Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W kolejnej części naszego ABC karmienia według Andrzeja Głazika chcemy się dzisiaj skupić na tych sprawach, o których wcześniej nie powiedzieliśmy, a koledzy, którzy dzwonili tutaj, oglądali ten film, dzwonili do kolegi Andrzeja, tutaj pisali maile, wskazywali o pytaniami swoimi, w jakim kierunku mamy niejako tutaj kolejne odcinki ABC, naszego ABC prowadzić. I tutaj takim pierwszym pytaniem, które się rzucało, bo o tym akurat rzeczywiście nie wspominaliśmy nic w poprzednich dwóch, trzech częściach, a mianowicie o stosowaniu też grytów i mieszanek mineralnych różnego rodzaju. I tutaj może kolega Andrzej Głazik, jako osoba, która dużo na ten temat wie, bo sam i produkuje takie gryty i też korzysta z nich i też wie, no po prostu jak je stosować, on powie nam najwięcej o tym najlepiej. Proszę bardzo. Dzień dobry, dobry lot. Witam Was ponownie, moi koledzy. Dzisiaj chcielibyśmy tak omówić, jakie te produkty należy podawać w tygodniu, w każdy dzień. Rano, po południu, cały dzień. Na karmę stosowanie tych produktów, do wody. Ale zanim co, dużo pytań jest odnośnie stosowania grytów w sezonie lotowym. Jeśli chodzi o rozród, wiemy, że w rozrodzie sypiemy w takie pojemniczki, te małe najlepiej. Takie mamy właśnie. Te małe, jak gołębie wyjedzą nam powiedzmy ze środka te kołacze, no to mamy pusty pojemnik i tu sypiemy oddzielnie rotstein, to znaczy cegłę granulowaną, w drugi sypiemy muszle i musimy wiedzieć, że w rozrodzie będą jadły więcej muszli, mniej rotsteinu. Lotniki więcej będą jadły rotsteinu, tylko muszla do czegoś jest im potrzebna? Nie jest im do wzrostu potrzebna, do budowy kośćca. I o tym musimy pamiętać i często gryty wymieniać. W rozrodzie muszą mieć non-stop gryty różne, a lotniki w gołębnikach lotowych, wdowiec, no muszli nie zje, ale tam szczyptę muszli gdzieś może dostać. Może mieć w tych kamiennych pojemniczkach, albo też na brzegach karmików. Są specjalne takie karmiki malutkie, tu na półkach, nie będę Wam pokazywał, lepiej to ode mnie wiecie. To zawsze wszystko musi być czyściutkie, musicie pamiętać. Nie wolno żadnego proszku czy melanżu stosować, mieszać z cegłą czy z muszlą. Nie. W jednym muszle, w jednym pojemniczku gryt ceglany, w trzecim melanż, witaminerty. Mogą być oddzielnie też, są hodowcy, co mieszają drożdże z melanżem, z probiokiem. Nie róbcie tego. Nie róbcie z tego względu, że to wszystko są rzeczy higroskopijne i wilgoć z powietrza niekiedy ściągną. Zobaczcie, co się dzieje, jak ma przyjść deszcz, ma padać, nie? To zobaczcie w domu, tam gdzie rury są, gdzie to jest normalnie tak pełno Rosa. Kropli wody. To wszystko się ściągnie do tego proszku, który mamy w gołębniku. Na drugi dzień już pleśniaczki rosną i trujemy gołębie. Bo ty mówiłeś jeszcze o tym lotowym, czyli w lotowych mamy mieć też te wszystkie, co powiedziałeś, w tych pojemniczkach oddzielnie, stawiamy. Ale do bólu, czy tylko ograniczone? Stawiamy, tak. One przylatują z lotu. Wiadomo, że w pierwszym dniu od razu im nie dajemy po przylocie żadnych grytów. Zero grytów. No to jest właśnie ważne. To, czyli nie mogą nawet stać te gryty. Nie, absolutnie nie. W poniedziałek, w niedzielę lot, czy w sobotę, na następny dzień wstawiamy mu gryty. Niech sobie wybierze. A może to muszle dziobnie. Generalnie jak podajemy z grytów, to też jest skała taka wapienna. My w grytach jej nie stosujemy z tego względu, że to też jest taka dość higroskopijna. Wciąga wodę to cholerstwo i wtedy na tym pleśń rośnie. I tego się wystrzegamy. W gołębnikach lotowych od poniedziałku, w poniedziałek damy im, zabierzemy, damy im w środę, rano w czwartek i wek. To minimum dzień przed koszowaniem trzeba wyjąć te gryty. Melanż tak samo. Tylko jak one nie chowią młodych, to one nie będą jadły tych rzeczy. Ale to, co potrzeba, przeważnie ten gryt ceglany będą jadły. To jest tyle o podawaniu tych grytów i melanżu. Także tego się trzymajcie. Pamiętać jak amen w padzieżu. Nie mieszać. Tak samo te kostki różne są. No zobaczcie, tu różnych firm. Ja Wam pokażę, nie? Tu kolega ma, widzimy Iren Fryda, to produkty firmy Primasos. Tam nam pokazywał też wcześniej te kołacze, bo nie pamiętam jaka to jest firma. To jest Iren Fryda kostki, nie? Tak. I teraz, żeby zobaczyć co tam w środku jest. Nie może być drobnych kamyczków, granitu nie może być. Co bierzemy? Lejemy tyle wody, sypiemy gryt, ciach, wodę i mieszamy, łyżkę.
Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Wylejemy wodę. Jeszcze raz, lejemy wodę. Mieszamy, musimy wypłukać i zobaczyć, co tam w środku. Jeśli jest granit czy coś, nie wolno stosować. Polskie firmy to nagminnie stosowały. Pojechali do żwirowni, przesiane takie kamyczki drobne ładowali do grytu i choroby się rozprzestrzeniały od razu. Z tego względu, że gołąb to zjadł, bo on woli gryt jak skałę rozpuszczalną. Woli granit, bo on szybciej rozetrze mu ziarno w wolu w żołądku. Żołądek, pamiętajmy, jest dwukomorowy u gołębia i, tak ja, i dlatego on potrzebuje te różne gryty do rozcierania pokarmu. I po prostu tylko czeka, że gołąb chory, naje się, kupę zrobi. I w tej kupie zamiast nie strawi granitu, on wydali to w kale. A drugi tylko czeka, dziobs, dziobnie. I już następny zachorował. Jeśli to chory gołąb wydalił taki kamyk. Ten zachorował, następny wydał. I tak, proszę kolegów, dwa tygodnie mamy zainfekowaną całą hodowlę. To tyle o grytach, nie będę się rozwodził. Po prostu higiena. Nie takie proste rzeczy, bo hodowcy doświadczeni to wiedzą, ale dużo takich młodych hodowców pyta się, no dobra, co stosować? No mówię, te pojniki, suszenie, mycie i tak dalej. Mycie szczotką, no jaką szczotką? No musi być taka szczotka mięciutka. Być długie włosy, musi wlejemy być tak. Sztywny, długi. Albo we wiadrze dolewamy zwykłego płynu do naczyń, tak? I do pojnika sobie takim kubkiem mniejszym weźmiemy raz, wach, raz, dwa kubeczki i myjemy. I popatrzcie, młodzi koledzy, bardzo dokładnie tu trzeba umyć, tu z kolei to łączenie jest dwóch części pojnika, to dobrze całe trzeba wyszorować. Odwracamy i teraz popatrzcie, tu są taki, to jest taki gwint i tu różne choróbska będą po krótkim czasie, nie umyjemy pojnika dobrze i dlatego ten Ludwik płyn do naczyń, on jest bardzo bezpieczny. I tu patrzcie, musimy o pod rękę i tu te gwinty wszystko wyczyścić. Wyszorować. Woda z Ludwikiem. Ciach, bach, słuchajcie, kran, wypłuczemy, bach i stawiamy na suszarkę. Stawiamy go w ten sposób, to wystarczy taki prostokąt i te pojniki i z drugiej strony podpórka. Tu jest prostokąt taki, wkładamy pojnik, opiera się. I stawiamy go najpierw, żeby ściekł, odwracamy i na drugi dzień stosujemy do niego płyny w postaci wody i różnych dodatków. Teraz, popatrzcie, mamy koryta plastikowe, nie? I tu my dodajemy tak, na karmę polewamy, czosnkiem, olejem i sypiemy na to drożdże, probiok, różnego rodzaju sypkę, produkty. I co tu się dzieje? Więc musicie zwrócić na to uwagę, że w tych karmikach. Trzeba. O tak, oto jest. Na zewnątrz się odciąga. O. W tych karmikach rośnie pleśń bardzo grubo. W tych akurat może nie, bo to są tworzywa sztucznego. W mniejszym to stopniu łatwiej utrzymać higienę. Musimy umyć. Tak, tak. Ludwik, woda i wyszorować. Zobaczcie, ile to roboty. Ten hodowca, który tego nie robi, nie mówi, kurde, ja wszystko robię tak jak mówił mi tam kolega, jak mówił ten głazik i pieprzą głupoty. Ja im podaję wszystko, one coraz gorzej lecą. No bo mnie truje tu, w tych żernikach. Tak samo drewniany żernik. Panowie, musicie to wszystko ten i wyszorować, spłukać, wystawić na słońce, wysuszyć. A jak nie, w domu suszyć przy kaloryferze albo jakiejś suszarce. To tak tylko minutka o higienie urządzeń, które posiadamy w gołębniku. Nie ukrywam, że wtedy, kiedy jest choroba, to stosujemy, spryszczemy zawsze po czyszczeniu gołębnika, Wirkon stosujemy. Wirkon jest to jeden z najlepszych środków dezynfekcyjnych. On zabija wirusy, bakterie, grzyby, także jeśli chorują, no niestety. W trakcie leczenia musimy spryskiwać gołębniki, tylko nie przesadzaj, to nie może być wszystko mokre, nie? I po leczeniu. To tyle byłoby o takiej higienie tych prostych rzeczy. Teraz przechodzimy, proszę kolegów, do stosowania wszelkich produktów
w trakcie lotu. Czyli teraz już w kolejnej części będziemy omawiać, my sobie tu przygotujemy stanowisko, a na razie koledze dziękujemy, kolega nam wprawdzie uciekł teraz, ale bardzo dziękujemy, bo to były odpowiedzi niejako na pytania, które tutaj się cisnęły na usta hodowcom w tych licznych telefonach, które kolega Andrzej Głazik miał. A teraz przejdziemy do kolejnej części, w której będziemy mówić o dokładnym już takim niejako stosowaniu i preparatów, i karm. Dla hodowców. Tak. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia i w kolejnej części się spotykamy i będziemy o tym mówić, o czym wspominaliśmy.